Cześć, witam Was w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce pana doktora Tomasza Łabuszewskiego pod tytułem Piąta Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947. Ale najpierw kilka słów o autorze tej publikacji. Pan doktor Tomasz Łabuszewski. Rocznik 1966, obecnie pełni obowiązki dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Z samą tą instytucją jest on związany od 2001 roku. Od kilkudziesięciu lat bada dzieje najnowszej historii Polski, polskiego państwa podziemnego, represji komunistycznych w powojennej Polsce i podziemia antykomunistycznego. Doktor Łabuszewski jest wychowankiem jednego z dwóch środowisk w Polsce, które rozpoczęły wiele lat temu badania naukowe na temat zjawiska żołnierzy wyklętych, konkretniej środowiska seminarium doktoranckiego świętej pamięci profesora Tomasza Strzembosza. Autor, współautor i redaktor kilkunastu książek, 22 broszur oraz co najmniej 116 artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Poza samym dorobkiem publicystycznym i książkowym, dr Tomasz Łabuszewski jest również m.in. współtwórcą dwóch projektów badawczych Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956 i Warszawa niepokonana, inicjatorem i koordynatorem projektu Śladami zbrodni, autorem scenariuszy 11 wystaw przygotowanych przez warszawski oddział IPN, twórcą portalu internetowego Wilcze Tropy, konsultantem filmów dokumentalnych o podziemiu niepodległościowym oraz pomysłodawcą i współtwórcą Izby Pamięci Strzelecka 8, a to jest tylko część jego znakomitego dorobku naukowego i popularyzatorskiego. Piąta Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947 jest przygotowana bardzo solidnie pod względem redakcyjnym. Książkę podzielono na wstęp, 7 rozdziałów, epilog, zakończenie, aneks, wykaz skrótów, bibliografię i indeks nazwisk. Moją uwagę najbardziej przykuły aneksy przedstawiające stan osobowy 5. Wileńskiej Brygady AK z omawianego w książce etapu działalności konspiracyjnej. Mamy tu podział na konkretne jednostki, czyli szwadrony i patrole. W ich ramach mamy uszeregowane w kolejności według stopni wojskowych i funkcji imiona, nazwiska i pseudonimy żołnierzy oraz funkcyjnych. Oprócz nich przedstawiony jest przebieg służby w Armii Krajowej oraz uwagi merytoryczne. Bibliografia pokazuje obszerną gamę źródeł archiwalnych wykorzystanych przez autora. Archiwów wojskowych, archiwów byłych delegatur Urzędu Ochrony Państwa, byłych archiwów wojskowych sądów rejonowych, których spora część zasobów mieści się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Dodatkowo autor wykorzystał również sporządzone kopie dokumentów z oryginałów mieszczących się w zbiorach prywatnych, zebrane relacje żołnierzy, rękopisy i maszynopisy z własnych zbiorów, opublikowane materiały powyższych typów oraz literatura przedmiotu. Książka jest ponadto wzbogacona o indeks nazwisk i fotografie. Liczy ona 496 stron i zawiera kilkaset przypisów uszczegółowiających narrację tej publikacji. Publikacja, o której dzisiaj rozmawiamy, jest poświęcona ostatniemu etapowi działalności 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Etap ten obejmuje chronologicznie lata 1945-1947, z kolei terytorialnie dzisiejszych województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, co naturalną koleją rzeczy wymuszało specyficzną formę działań partyzanckich tej formacji. Formą tą były kilkunasto- i kilkudziesięcioosobowe grupy mobilne, zdolne do przeprowadzania taktyki określonej przez doktora Tomasza Łabuszewskiego permanentną ofensywą. Ta nowatorska taktyka polskiego podziemia niepodległościowego polegała na mobilności i ruchliwości małych oddziałów partyzanckich, mogących równolegle przeprowadzić jak największą jakościowo liczbę akcji bojowych, dywersyjnych, rekwizycyjnych, etc., operując jednocześnie na terenie kilku województw, co można porównać ze współczesnymi działaniami komandosów i operatorów wojsk specjalnych.
W związku z tym komunistyczny aparat bezpieczeństwa musiał również opracować taktykę likwidacji partyzantki 5. Brygady oraz skoordynować ją na szczeblu wojewódzkim. Rozdziały książki przedstawiają ciąg przyczynowo-skutkowy, począwszy od przedstawienia zmiany teatru działań partyzanckich przez 5. Brygadę Wileńską na przełomie 1945 i 1946 roku z Białostocczyzny na Pomorze Gdańskie, poprzez rozpoczęcie ograniczonych działań bojowych, stopniowy powrót wiosną 1946 roku z taktyki patroli dywersyjnych do działalności partyzanckiej, następnie działalność brygady do sierpnia 1946 roku, przedstawienie kadry brygady i zaplecza jej wsparcia po tak zwaną operację X, czyli likwidację partyzantki przez bezpiekę w drugiej połowie 1948 roku. Doktor Tomasz Łabuszewski z iście szwajcarską dokładnością przedstawia szczegółowo udokumentowane informacje dotyczące kadr, akcji bojowych, działań partyzanckich, organizacji partyzantki i metod pracy komunistycznej bezpieki. Dlaczego aż taką dokładnością? Źródła, źródła i jeszcze raz źródła. Obficie przywołane, pokazujące nam badany problem z dwóch perspektyw. Z perspektywy realiów tamtych czasów oraz współczesnej, z perspektywy badacza, porównującej obecny aparat badawczy z ówczesnymi realiami. Warto też wspomnieć o tym, dlaczego pododdziały brygady majora Łupaszki były tak skuteczne w walce z komuną, co charakteryzowało tych żołnierzy. Doświadczenie wyniesione ze służby w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, kadrowy charakter formacji opisywanej w tej książce, gorący patriotyzm, bardzo dobre morale i samodzielność działania. Książka doktora Tomasza Łabuszewskiego jest warta polecenia. Książka napisana naukowo, ale za to dość przystępnym dla czytelnika językiem. Temat zawiera odpowiedni ciąg przyczynowo-skutkowy. Jest opracowany w oparciu o bogatą ilość przedstawionej w bibliografii literatury przedmiotu i przede wszystkim źródeł archiwalnych i relacji uczestników wydarzeń. Publikacja obficie zilustrowana fotografiami żołnierzy i funkcyjnych życia 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, wybranych dokumentów. Sporządzony indeks nazwisk, przygotowane aneksy szczegółowo opisujące stany osobowe 5. Brygady w okresie pomorskim. Wszystko to sprawia, że w mojej ocenie ta publikacja jest bardzo dobra i mogę ją polecić każdemu zainteresowanemu tematyką żołnierzy wyklętych z tego konkretnego okresu i terenu. Tym bardziej, że ta książka jest wartościowa z zakresu mikrostudiów historycznych.